Na koniec zapytam o Sopot, który przepięknie poprowadziłaś. I pamiętam taki jeden wywiad mojego kolegi Filipa z Faktu, serdecznie pozdrawiamy, choć stoi tak naprawdę tam. I on wspomniał, pytał cię o to, czy Sebastian śledził ten wieczór, bo to był jakby dla ciebie taki debiut w Operze Leśnej. No i oczywiście wtedy padła taka odpowiedź, że nie, bo zajmował się dziećmi. Że dzieci oglądają bajkę. Właśnie. Bo ja zadzwoniłam. Wiesz co, bo ja zadzwoniłam 5 minut przed Sopotem. Ja mówię, słuchajcie, oglądacie? On mówi, nie Paula, bo dzieci oglądają bajkę. Ale potem oglądali faktycznie. I mój mąż mówi, nagrywałem coś, ale akurat tu się przejęzyczyłaś, więc je wrzucałem na Instagram. Ale oglądał, bardzo mi kibicował. Pamiętam, że wysłał mi od swojego kolegi, który zajmuje się festiwalami, SMS-a, że Paula super sobie radzi, to nie jest taka prosta rzecz, pogratuluj jej. Ja mówię, ty, to musisz od osoby trzeciej wysłać wiadomość, nie możesz po prostu powiedzieć. On mówi, nie no, byłaś super, to jest takie oczywiste. Więc mój mąż jest zawsze taki, wiesz, w tych pochwałach oszczędny, ale jak już wróciłam do domu, to porozmawialiśmy i bardzo mi kibicował, ale tak naprawdę mojej to się najbardziej się podobała, Cleo i Vicky Gabo. Co tam mama? I ja jej ostatnio powiedziałam tak, Tosiu, a może kiedyś będzie tak, że to mama ze sceny będzie ciebie zapowiadać, jak ty będziesz śpiewać? Ona, i co, i ja będę wtedy jak Cleo albo Vicky Gabor? To chcę, mamusiu, chcę. No dobrze, czyli wytłumaczyliśmy, że wsparcie od męża było i jest. Tak jest.